zapraszamy do lektury kolejnego raportu Instytutu Audytu Obiektywizmu Medialnego. Tym razem jego eksperci przyjrzeli się działaniom prokuratora generalnego w sprawach osób, które zaciągnęły tzw. kredyty walutowe. Jedną z niewielu instytucji regularnie wspomagających frankowiczów jest właśnie prokuratura. Prokurator generalny wciąż składa kolejne skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w obronie klientów, którzy przegrali w sądach. Na podstawie kilku ostatnich takich spraw prześledziliśmy, jakie argumenty podnosi prokuratura. Zapraszamy do lektury.